Się widziało, Janusz Tyjanka. Jest ten kolejny dzień na robotach przymusowych. Tak jak moja mama w Niemczech była na zesłaniu. Zobaczcie, chodzić, papiereczki zbierać, papiereczki. Słuchajcie, jaka to jest niewydajna praca. To po prostu lepiej by było mi na strzał wysłać, albo grzyby szukać się w lesie, poziomki, jagody, nie wiem. Nic tutaj. No ale nic. Pan kurator zadowolony, prokuratory, kasta sieracka zadowolona. Bo po prostu wzięli, udupili Janusza Pijankę, tego bojownika, youtubera. Ale teraz słuchajcie, będzie inny odzew, tak jak ja myślę, że po prostu te wszystkie, jak oni się nazywają, gusty, nie gusty, inni, czy duczmaleskie prokuratory, sędziowie, będą nas zawsze, nas całe życie zachowani w tych moich opowieściach. Jestem biczem Bożym na ich, proszę Państwa, hipokryzję, na ich, kurczę, komunistyczne wyszkolenie. Także, słuchajcie, myślę, że to coś musi dać, że ja tutaj nie na darmo chodzę, żeby przyszło dla pokoleń następnych, że tu, proszę Państwa, w tych ogrodach zbierałem te papiereczki. O, takie jakieś stropianki maleńkie, zobaczcie. Ja muszę tylko swoją energię, czas marnować po to tylko, żeby te faryzeusze się cieszyły, że udupiły kogoś takiego jak ja, bo albo 10 miesięcy więzienia, albo do ogrodu, no to wolałem prace społeczne. Tylko że to, proszę Państwa, nie jest rozwiązanie, bo blokuje mnie całkowicie. Nie mogę podjąć żadnej pracy, żadnej normalnej. Ja, żebym jeździł, proszę Państwa, po jedzenie do Paryża, nie mam zabezpieczonego niczego, żadnego, proszę Państwa, środków do utrzymania. Zobaczcie, to z Francji mam do jedzenia, o, dzisiaj na śniadanie wziąłem, pokażę Wam. A jeszcze zrobię filmik, gdzie tego wszystkiego mam. Chlebek krojony, zobaczcie, francuski, z Leclerc'a, euro 65, przeterminowany chyba już jest, trochę tu twardy, połowę nie. 26 maja, dzień moich urodzin, panie dyrektorze MOPS-u, pani Rogowska, pracownica socjalna. Nie jadłem jeszcze dzisiaj nic, tylko szklankę wody wypiłem. Proszę, suchy chlebek, ale będę go odświeżył nad jajkami, nad parą z jajek. Proszę Państwa, o kurde, bo gdzieś tutaj mi się osa, pszczoła, gdzieś tu chyba mi wleciała. Ale mi tutaj gdzieś tutaj chce mnie atakować, brzęczy mi jak diabli. 4 jajeczka, nie wiem ile ich wezmę. Dzisiaj zrobię, proszę Państwa, co jeszcze? Sandwicze, ważne do 27 były. Osa mnie, prześladuje mnie tu jakaś. Szyneczka do jajeczek, pulek, nie szynka, to jest, proszę Państwa, bon sens, simplon, parfum de recyclage. Nawet nie piszę, no a szynka to jest, no szynkę dzisiaj mam, ważna. Nie ma terminu ważności, chyba że tutaj gdzieś jest. Tak, tutaj jest. Do 26 maja. Prezent od Macrona, proszę Państwa. Nawet torebeczkę mam stamtąd. Wyprałem sobie maszynę do prania na socjalu. Sandwiczki, proszę Państwa, tutaj jeszcze mam jakieś naleśniczki z czymś tam. Poulet rôti, czyli kurczak wędzony. Na deser, ale jak będzie Laura, to Laurze dam. Z Danonki mam, proszę Państwa, dzisiaj na śniadańko. Super, a jak nie, to drugie znajdę tam dziewczynce. Bo obiecałem jej tam przywieźć coś z Paryża i zapomniałem. Wieża Eiffla. Kiri, chłopaku poczęstuję. Nikusi bym wysłał, nie ma jak wysłać, proszę Państwa. Drugi szereg, też będę ich... Tam, oj, lubię, no a to jest z orzechami, a ja lubię bardzo z sosnkiem. Serki, proszę Państwa. To tylko dzisiaj na śniadanie wziąłem. Wiadomo, że tego nie zjem. Mało tego, proszę Państwa, można sobie wziąć proszek do prania francuski, dajcie spokój. No i wierszyki, które powstawają tam, pisane w drodze. Także, proszę Państwa, o Nikusiu, ci ostatni był. Proszę Państwa, a jeszcze chyba dzisiaj jeszcze napiszę i już mam prawie koniec. Ułożyłem, proszę Państwa, wiersze pisane, zobaczcie, w krajach. Od
7 maja zacząłem pisać, do wczoraj ułożyłem, bo zacząłem je numerować, jak tu jechałem, 57 wierszy. 57 wierszy było do wczoraj ułożone, do przedwczoraj, przepraszam. Bo wczoraj nie pisałem wierszy. Dzisiaj już byłem, proszę Państwa, na poczcie odebrać listy. 4 sztuki. 4 sztuki, nawet nie wiedziałem, gdzie je tu ułożyłem. Tak, to dzisiaj. Drugi z MOPS-u, pan dyrektor pisze, nie wiem, czy przeczytam nawet. Sąd Okręgowy, 2 Wydział Karny, nie wiem, czego dotyczy. Kolejne, prokuratora rejonowa w Sierazu, 2. A, ja miałem się nawet na policję wziąć chyba o ten samochód, co znalazłem, co ich skarżę. Komornik sądowy w Sierazu, 3, proszę Państwa. Tak to działa wszystko. A tu komenda, to chyba nie czytałem nawet, miałem się zgłosić przed tym. 3, tu jeszcze 4 gdzieś liść był. 3, 4 był chyba... No już nieważne. Tutaj chyba położyłem. Nie, to był przeczytany, to 15. Boże, ja pobrałem do Francji, nie przeczytałem listu, bo zapomniałem. Także, proszę Państwa, żeby człowieka zgnębić, to się mu wymyśla różne sprawy. A potem komorników i perpetuum mobile działa. Te hieny, te pasożyty, potrafią tak, proszę Państwa, tak jak system państwa udręczy człowieka, to żaden najgorszy wróg nie potrafi. Żaden wróg nie potrafi tak wziąć i... O, proszę. Bez śniadania przyszedłem. Ja wam pokażę, bo zrobiliście filmik specjalnie o tym, co przywiozłem z Paryża. Z Paryża do Paryża. Aha, możecie zgłaszać kuratorowi, bo ja mu nie zgłaszam, nie mam na to czasu. Bo każdy mój wyjazd, jak zmiana miejsca, powinienem to zgłaszać. Ja nie zgłaszam, proszę Państwa. Ja nie zgłaszam. I to jest mój donos. O przestępstwie możecie zrobić. Zobaczcie, ile pszczół tutaj jest. Patrzcie, nie boję się ich filmować z bliska. O, usiadł mi jakiś na tym. Widzicie, jestem w takich niebezpiecznych warunkach. Te bestiole po francusku biorą mnie, lubią. Zobaczcie, jedna mi tutaj koło ucha szumiała, ale dała mi spokój. No co, myślałem, że wam o czymś opowiem, to wam pokazałem tylko to, co przywiozłem, z czego żyję, jak żyję. Sałatę mam jeszcze, kurczę, ona już zaczęła mi gnić. Ja tego nie przejąłem, co przywiozłem. Ale to ja mam, proszę Państwa, jeździć do Paryża, żeby tu im jakieś wymysły robić, żeby tutaj im, proszę Państwa, tym krwiopijcom rządowym, żebym ja brał, proszę Państwa, i robił tutaj, tutaj, proszę Państwa, to ja od wczoraj tu parę dzisiaj papierków rzuciłem, tu już nie mam co zbierać, tam jeszcze przejdę, żeby coś było. Lepiej bym jakieś indiańskie tipi postawił, pośpiewałbym dzieciakom indiańskie, pokazał imprezę, to by było większe dla ich mózgów, bo te dzieciaki są udrączone tutaj tą swoją chorobą niepełnosprawności. Przykre to jest. Tak samo jak taka pani w Paryżu miała córkę, przyjechała, mówi, leczyć ją. Jaka ładna kobieta, modelka dosłownie, jaka klasa. I miała ułomną córeczkę. Taka lekko agresywna była, ładnie ubrana, jak aniołek, do komunii szła. Nie miałem jak zdjęć zrobić, bo mogłem zrobić, nie pomyślałem, bo mogłem na aparat, na kamerę, na telefon zrobić. Ale nie wiedziałem. Aha, i wczoraj, proszę Państwa, pierwszy raz udało mi się przesłać, jak jechałem z Paryża, przesłać film z mojego telefonu dotykowego, udało mi się pierwszy raz, jeszcze słabo się na tym znam, ale poćwiczę, to się nauczę. Mnie nikt nie uczy, proszę Państwa, ani na komputerze, ani nigdzie. Sam to biorę, proszę Państwa, sam wszystko robię. Także zobaczcie. Ola. Zbiegłem tam, żeby wejść, słuchajcie, by się przewrócił. Ja mam nogi jak sztywne dosłownie. A ostatnio narzekałem cały tydzień na moje nogi. Tam chyba szkoła jakaś idzie. Hoka, hej! Dzieciaki idą.
No, dzieci za murem są, ale nie wejdę, tutaj za wysoko jest. No i miał być film o jakimś przesłaniu, a wyszedł jaki wyszedł. Ja wam powiedziałem, ja nic nie planuję. Życie samo zaplanuję, co ma być zrobione. Proszę państwa, wczoraj dzwoniłem na Ukrainę ze 2-3 razy. Nie odbiera! Telefon, dzwonek do końca był, nie odbiera, do nikusi chciałem. Tam na Facebooku napisałem trochę tam źle, jakieś słownictwo mi wyszło, ale... Bo wiecie co? Bodnika nie ma telefonu. Tu chodzi o to, żeby jej takiego telefona, ja znaleziony mam podobny, leży. Znalazłem, ekran poczaskany jest. Jak go wysłać na Ukrainę. I jeszcze mam do ładowania jej kupić, to będzie wtedy ze mną córkę rozmawiała. Szantaż, pieniądze! Pieniądze tylko! Tu nie chodzi, proszę państwa, o człowieka, o uczucie. Super taty. Zobaczcie, ukraiński kolor, cwiet, Ukraina! Tatra. I już śmiecik znalazłem mały. Także, proszę państwa, tylko chodzi o to, żeby pieniądz był. Na poczcie dzisiaj widziałem super tata, pocztówka, aż pomyślałem, dziecku bym wysłał, to powinno dziecko mi wziąć. Wy myślicie, że z niemu rodzin mnie któreś dziecko pozdrowiło? Absolutnie! Z niepokalanego poczęcia są moje dorosłe dzieci, bo tego na Ukrainie 8,5-latek to dziecko nie wie, jak tu wysłać. Ale żeby pojechał parę listów, kopert zaadresowanych jej napisał i pocztówki zostały. I tak chyba zrobię, jak się kiedyś spotkam. O, muszę biegnąć, bierę papiereczek, panie kuratorze! Kasto sieracka! Kolejny! Cukierki tu jadły dzieci niepełnosprawne. No im trzeba wybaczyć, bo nie wiedzą, co czynią. A tu jest drzewo, to nie muszę. I tak. Także sam sobie życzenia złożyłem na urodziny. Driver Kamil mi pierwszy życzenia przesłał. Pozdrawiam. Kamil, tu jestem. Się widziało. Się chodziło, się zbierało i się zbiera, o, ktoś tutaj od papierosów wyrzucił, tu fasolka czy nie, to maliny będą, no i tak, ogrody i książę na ogrodach, hoka hej, tylko to zostało, pośmiać się, kurde, już człowiek kondycji nie ma. Oj, oj, oj. Troszeczkę źle statyw obróciłem, bo chciałem wam pokazać, że to tak ogrody wyglądają. Papiereczki, szukamy, Indianie poszukują. O, mrówki znalazłem. Panie kuratorze, parę mrówek może zadeptałem. Donos o zabójstwie, przestępstwie, usiłowanie morderstwa. Hoka hej, to by było na tyle, subskrybujcie.